Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Michał Terlecki i witam Państwa w pierwszym odcinku naszego nowego cyklu Na pewno być może. Razem z zaproszonymi ekspertami będziemy tu rozmawiać o trendach w obsłudze klienta, o nowościach technicznych, o nowych modelach biznesowych, słowem o wszystkim tym, co może mieć wpływ na doświadczenia klientów i pracowników. Dziś naszymi ekspertami są panowie Krystian Krawczyk, specjalista w dziedzinie badań marketingowych i Customer Experience. Dzień dobry, panie Krystianie, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Michale, witam. Witam również Pana Dariusza Nawojczyka, CMO Salesbooka. Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o wykorzystaniu technologii w sprzedaży, bo czy nie jest tak, że wbrew obiegowej opinii w Polsce wciąż sprzedajemy produkty i usługi w dużej mierze w ten sam sposób jak 10, 20 czy 30 lat temu? Z jednej strony słyszymy o tym, że firmy się przeobrażają, że zmieniają modele obsługi. No, ostatnio bardzo dużo było o tym mowy z racji pandemii koronawirusa. Od lat mówi się o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, o inteligentnych półkach w sklepach, o voicebotach w sprzedaży. No, a tymczasem w placówkach bankowych, w salonach telekomów, w salonach samochodowych, w różnego rodzaju marketach w dalszym ciągu królują materiały drukowane, takie jak gazetki, foldery, ulotki i tak naprawdę sprzedawca spotyka się z klientem, czy staje przy nim, czy siada obok i coś mu rysuje, coś skreśla, coś marzy. Gdybyśmy mogli prosić o slajdy, to zobaczymy, jak to wygląda w tym momencie. To cały czas materiały analogowe, to cały czas materiały, które tak naprawdę z nowoczesnością mają niewiele wspólnego. Zdarzy się też czas, jak na kolejnym slajdzie, o który teraz poproszę, że duży rozgłos zyskują rozwiązania niekoniecznie innowacyjne. Dużo mówiło się o współpracy Booksy z bankiem BNP Paribas, czyli o rozwiązaniu, w którym klient za pośrednictwem strony internetowej albo aplikacji rezerwuje wizytę w placówce bankowej, ale tak naprawdę z tego rozwiązania od lat korzystają już czy to fryzjerzy, czy kosmetyczki, czy lekarze, więc czy tak naprawdę to jest duża innowacja? Panie Krystianie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o digitalizację i proces sprzedaży i obsługi klienta w Polsce obecnie? Panie Michale, to tak z dużą radością oglądam slajdy, które Pan pokazał, a szczególnie ten ostatni. No, przykład rozwiązania umawiania w bankach, czy przykład zarządzania, nazwijmy to kolejką, to jest temat, który był mielony przez instytucje finansowe od wielu, wielu lat. Więc tutaj trudno mówić o jakiejś innowacji. Po prostu zaadaptowali pewne rozwiązanie, które to rozwiązanie pomaga się umówić banku. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle digitalizację, to my musimy sobie odwołać się do pewnej podstawowej wiedzy związanej z modelami obsługi i z procesami obsługi. Dopóki procesy obsługowe nie zostaną, nazwijmy to, przeniesione i zdigitalizowane, dopóty będziemy mówić raczej o tym, że przenosimy pewne elementy obsługi. Ja panu podam przykład z dnia wczorajszego, gdzie dokonywałem zmiany mojego ubezpieczenia w jednej z dużych firm. I sprawa wyglądała tak, iż mogłem porozmawiać przez Zooma, mogłem z doradcą wymienić się informacjami co do oczekiwanych zmian, ale na końcu otrzymałem mailem do wydrukowania oświadczenie, które to oświadczenie musiałem podpisać i zeskanować i odesłać. No więc jak wygląda ta digitalizacja w tym obszarze? Digitalizacja to długa droga, ale to również jakby taka zmiana mentalna w organizacjach. To organizacje muszą podjąć decyzję, że przechodzimy na pewne rozwiązania, zmieniamy nasz model obsługi, licząc się również z pewnymi zmianami po stronie klientów. Część klientów nie będzie obsługiwana, część klientów pojawi się nowych. Myślę, że duża rola jest tutaj odwagi po stronie firm do podejmowania decyzji i naprawdę nie chodzi tutaj o pracę zdalną. Bo teraz mówimy, że COVID nam przyspieszył, że jesteśmy zdigitalizowani. W jakimś procesie tak, ale digitalizacja to nie praca zdalna. To zmiana procedur, zmiana też w firmie organizacyjna. To cały szereg elementów, które wpływają na przeniesienie się do innego świata troszeczkę. No i tak jeszcze wracając do tej digitalizacji, o której Pan mówił, w bankach czy w punktach obsługowych, no proszę mi pokazać salony samochodowe, proszę mi pokazać markety budowlane, gdzie spotka Pan w procesie sprzedaży digitalizację, dopasowanie produktu na podstawie Pana odpowiedzi, przesłanie oferty mailem od razu, powiedzmy, z urządzenia przenośnego. Ja tego nie spotykam, więc jeszcze chyba trochę przed nami. Ale dokładnie tak, personalizacja wygląda w tej chwili tak, że siadamy z doradcą,
dostajemy ulotkę i tam mamy skreślenia i no dla pana ta cena nie będzie wynosiła X, tylko X minus 10% i długopisem sprzedawca przy nas nanosi, wtedy mamy czuć się wyjątkowo, że on dla nas tu kreśli i tuszem nanosi inne wartości. Panie Dariuszu, proszę powiedzieć, czy wciąż musi pan przekonywać swoich potencjalnych klientów do tego, żeby zaczęli korzystać z cyfrowych narzędzi, bo tak naprawdę dużo się o tym mówi, a tak jak wspominamy, idąc do różnych punktów i to w różnych branżach, to nie jest tak, że uczepiliśmy się na przykład banków, no wciąż króluje papier. Okej, to może zacznę od takiego stwierdzenia, że nie wszyscy są zwolennikami 100% tradycyjnych rozwiązań. I tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na przykład na, tu mówię o przykładach nawet z naszego podwórka, no bo my mamy wdrożenia w dużych instytucjach ubezpieczeniowych, czy też w branży automotive. I naprawdę jest duża grupa firm, o których pewnie później powiem, która takie rozwiązania już dzisiaj stosuje. Natomiast faktycznie to się dopiero zaczyna, ponieważ wzięto pod uwagę to, co się udało osiągnąć na polu e-commerce'owym. Na polu sprzedaży online'owej, czy też obsługi klienta online'owej szybko uświadomiono sobie, że mamy tam do czynienia z metrykami, które pozwalają bardzo dokładnie opisywać proces i też jego skuteczność, efektywność takiego procesu. Dlatego na tym polu cała innowacja związana z digitalizacją poszła dużo szybciej. Jak popatrzymy na wszystkie instytucje, w tym również powiedzmy instytucje duże, którym nie jest wcale tak łatwo się, to są jednak duże okręty i proszę sobie zawrócić łódką o długości 3 metrów, a proszę sobie zawrócić tankowcem. To nie jest wcale takie proste. Ale zobaczmy, że banki były innowatorami na przykład na polu rozwiązań e-commerce'owych. Dużo rzeczy związanych z płatnościami, obsługą klienta na tym polu się udało zrobić. No i teraz jakby zastanawiamy się, czy taki sam poziom opisu konkretnymi metrykami, konkretnymi parametrami można zastosować do sprzedaży, w której mamy do czynienia z doradcą. I czy my na podstawie takich danych możemy tak samo dobrze profilować klientów, jakby budować koszyki i inne tego typu rzeczy, jak robiliśmy to w e-commerce. No i okazuje się, że się da to zrobić. Nie chciałbym jakoś zbytnio też reklamować tego, co my robimy, no ale muszę się odwoływać do swojego bezpośredniego doświadczenia. Więc ja widzę, że te firmy, które rozumieją, że można przenieść myślenie na temat metryk sprzedażowych do sprzedaży bezpośredniej i dołączyć pewne narzędzia wzbogacające sprzedawcę. Mam na myśli tutaj głównie tablety, ale też pewnie telefony komórkowe czy nawet laptopy. Wyposażyć go w takie narzędzia, które pomagają tym sprzedawcom przechodzić procesy sprzedażowe. Okazuje się, że metryki sprzedażowe mogą wyglądać tak samo jak online'owe, to znaczy, że my wiemy dokładnie, ile trwało spotkanie, gdzie się odbyło, jakie materiały zostały wykorzystane podczas takiego spotkania, co zostało poruszone na takim spotkaniu, czy została przygotowana oferta, na jak dużą kwotę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, całe spotkanie sprzedażowe może być opisane liczbowo, a menedżer sprzedaży ma w zasadzie w czasie rzeczywistym bardzo konkretne dane na temat tego, jak wyglądało to spotkanie. Co więcej, takie dane są od razu uploadowane do systemów takich back-office'owych, to może być CRM albo coś innego. Więc takie rzeczy się dzieją. Gdzie się pojawiają problemy? Oczywiście problemy pojawiają się na warstwie mentalnej, gdzie pokutuje przekonanie good enough. Takie przekonanie good enough to jest takie myślenie w stylu zarabiamy powiedzmy 100 i jakby pokrywa nam to koszty i jeszcze nam coś z tego zostaje, a więc jest to wystarczająco dobre. I teraz dopóki na rynku nie pojawia się innowator, najczęściej jest to jakaś konkurencja, która pokazuje, że jakby przy dotarciu do takiej samej grupy klientów my już nie zarabiamy 100, tylko 300, no to wtedy te firmy zaczynają myśleć, że może to jest sensowne. Zawsze było tak na rynku i duże podmioty też te filozofie stosują, że musi się pojawić ktoś, kto jest tak zwanym early adopterem,
kto jest inicjatorem zmiany. Banki, jeżeli już o nich mówimy, są bardzo szczególnym przypadkiem, bo banki, to nie jest też tak, że wszystkie banki naraz w Polsce wprowadziły bankowość elektroniczną. To też był proces i też były podmioty, które weszły na ten rynek w całkowicie nowym modelu i wymusiły tę zmianę. Więc wiele firm nie wdraża tego typu rozwiązań, ponieważ czeka, aż okażą one się sensowne i skuteczne u konkurencji. Drugim powodem takich powiedzmy, no niezbyt szybkiej adopcji tego typu rozwiązań jest przekonanie, że sprzedaż wykorzystująca handlowca, wykorzystująca realną osobę, musi bazować na indywidualnych cechach tej osoby. Mamy takie przekonanie i ono pokutuje, że dobrze wyszkolony sprzedawca z umiejętnościami miękkimi sprzeda nam wszystko. No i teraz to oczywiście odnosi, to jest oczywiście stwierdzenie prawdziwe, ale odnosi się, badania pokazują, do około 5% handlowców, bo tylko tylu handlowców ma naturalne talenty sprzedażowe, wynikające z ich osobowości po prostu. Pozostała grupa handlowców to są albo sprzedawcy cykliczni, albo w ogóle amatorzy. To niestety to wynika z badań. I teraz jakby to, co firmy doradcze często i takie konsultingowe sugerują, no to mówią o tym, żeby szkolić tych handlowców, prawda? Więc firmy zazwyczaj inwestują gros pieniędzy w to, żeby jakby nauczyć pewnych technik sprzedażowych handlowców, no i szkolić ich, podnosić ich kwalifikacje, kompetencje i inne tego typu rzeczy. A teraz proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy firmy, które stosują narzędzia Sales Acceleration, bo one się tak ładnie, albo Sales Enablement, bo one się de facto, ta kategoria produktów się tak nazywa, one nie muszą tak bardzo bazować na umiejętnościach miękkich handlowców, ponieważ w zasadzie dowolna osoba może obsłużyć proces handlowy, który jest świetnie zmapowany do aplikacji sprzedażowej. No i to rozwiązuje mnóstwo problemów, również tych HR-owych, ponieważ zarządzanie sieciami sprzedażowymi staje się w ten sposób dużo, dużo łatwiejsze. Mamy gwarancję tego, że proces handlowy zostanie jakby zastosowany w stosunku do konkretnego klienta dokładnie w taki sposób, w jaki chcemy, a nie w zależności od tego, jak dobrze go zrozumiał albo jak dobrze go opanował handlowiec. To jakby tu widzę bariery, ale widzę też innowatorów na rynku, którzy jakby się wyłamują spod takich pokutujących przekonań i myślę, że szczególnie tutaj wskazałbym pewnie firmy z branży ubezpieczeniowej, z sektora automotive, a także z sektora energetycznego, no także może przy kolejnych pytaniach powiem trochę więcej o nich. Wspomniał Pan, że jedną z barier jest to, że my w naszej organizacji czekamy, jak jakieś rozwiązanie sprawdzi się u konkurencji, czyli to jest taki czynnik zewnętrzny, tak? Czekamy na benchmark. A Panie Krystianie, proszę powiedzieć, jak to wynika z Pana doświadczeń ze współpracy z firmami? Jak często zdarza się, że problem jest wewnątrz? To znaczy my bardzo chcemy, rozmawiamy o jakimś rozwiązaniu, spotykamy się, tworzymy zespoły projektowe wewnątrz organizacji i tak naprawdę na tych spotkaniach się kończy. Panie Michale, no tutaj trochę pociągnę ten wątek, który Pan Dariusz powiedział. Generalnie większość barier wynika z barier, które znajdują się wewnątrz organizacji. To są różne bariery, no ale ja może nie jestem tak optymistyczny, jeżeli chodzi o tych innowatorów w przypadku sprzedaży, albo jeszcze za dużo nie zobaczyłem tych innowatorów na rynku w takiej bezpośredniej sprzedaży, przynajmniej w tych branżach, o których Pan wspomniał, czyli ubezpieczenia, które dopiero co miałem możliwość jakby osobiście się przekonać, czy zakupu samochodów, a właśnie jestem po takim etapie. Tutaj mi brakuje trochę tych innowatorów, a z drugiej strony przecież jeżeli przejrzymy sobie i rozmawiamy z firmami, przejrzymy informacje, to mają bardzo rozbudowane działy związane z innowacjami, wprowadzaniem czy próbą wprowadzania nowych rozwiązań, testowaniem, badaniem, testowaniem klientów na okoliczność zmiany modeli sprzedaży. To wszystko dzieje się w organizacji, to często jest mielone, ale gdzieś na końcu. Jest to na pewno kalkulacja finansowa w jakiejś mierze i czasem te 100% wystarczy i nie chcemy skoczyć po te 300. Czasem jest to bariera mentalna, również organu zarządzającego, no trzeba sobie to wprost powiedzieć. To decydenci często sprawiają, że projekt dalej nie idzie, ale również też jakby wykonawcy wewnątrz
firmie nie są w stanie przekonać co do swoich pomysłów. W efekcie na końcu wciąż jednak moim zdaniem trochę za mało jest tych rzeczy wdrożonych, które relatywnie zmieniają już cały model sprzedaży. Ja tylko odniosę się do takich ostatnich jakby tytułów, powiedzmy w serwisach internetowych, iż COVID-19 wpłynął na istotną digitalizację, iż popchnął coś do przodu. No, rozwiązania typu Facebook i inne, czy Booksy, no, są znane od wielu lat, prawda? Teraz sytuacja zewnętrzna spowodowała, że pewne rzeczy próbujemy zmieniać, czasem lepiej, czasem gorzej, próbujemy jakoś odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ale też jest olbrzymia grupa firm, która myśli o tym, że zakończy się cykl związany z pandemią i wrócimy do tego, co było. Nie przyrośnie nam wielu mądrych handlowców, no bo przecież ta rezerwuar handlowców też jest ograniczony. Starzejemy się jako społeczeństwo, musimy to brać pod uwagę. Tak? Zmieni nam się trochę model obsługi tego klienta. Więc ta digitalizacja, cyfryzacja będzie postępować, no i trochę to od firm zależy, czy będą w tej pice i awangardzie. Ja nie postrzegam tego sektora finansowego już od kilku lat jako pika i awangarda, jeśli chodzi o wdrażanie nowych rozwiązań w bezpośredniej obsłudze klienta. A to, co reguluje obsługę, nazywa się wewnątrz standardem obsługi klienta, który jest często badany, weryfikowany na poziomie tajemniczego klienta. A rozumiem, że to, co pan Dariusz mówił, to jest przeniesienie tego w jakiejś mierze również do rozwiązania cyfrowego, które kieruje rozmową. Więc tak naprawdę, gdybyśmy zamienili tylko standard obsługi klienta na cyfrowe rozwiązanie kierujące i dostarczające, czerpiące z dużej bazy wiedzy, pozwalające customizować, to jest to prawie to samo, tak? Benefity są trochę gdzie indziej, ale to już jest jakby inny temat. No, takie jest przynajmniej moje zdanie co do tej digitalizacji, co do tego przykładu Booksy, który tak szerokim echem odbił się. Chciałbym na końcu powiedzieć, dlaczego jest Booksy. No, jeżeli ja mam dwie aplikacje bankowe zainstalowane w moim telefonie, to po co mi trzecia? Tak? Dlaczego tego umawiania nie mam w aplikacji bankowej? Kolejna aplikacja na moim telefonie, czy będę korzystał? Nie, bo nie to jest problem. Tak? Ale to jest inny zupełnie temat. Ale wspomniał pan o tym, że nie postrzega już sektora bankowego jako takiego innowatora, a tak stereotypowo się przyjmuje, że takie rozwiązania to faktycznie banki, bo i mają budżety i tym starają się wyróżnić, bo ciężko już wyróżniać się na rynku produktami. No to proszę powiedzieć, panie Krystianie, jakie branże obecnie postrzega pan jako te, które przecierają szlaki w kontekście nowych rozwiązań, nowoczesnych rozwiązań w obsłudze klienta? Na pewno branża telekomunikacyjna. To już jest dla mnie branża, która de facto dużo zrobiła, połączyła różne usługi. Z tą branżą komunikuję się już w sposób zdalny, jestem w stanie customizować sobie. To jest taki przykład branży, która poszła dużo dalej w obsłudze klienta. Ja szczerze powiedziawszy powiem panu w ten sposób, nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz miałem w ogóle fizyczny kontakt z branżą. A co więcej, powiem, może to nie dość popularne, ale kontakty z urzędami, z administracją też przekonują do tego, że poszła już dużo dalej. No, taka prosta rzecz podpisu zaufanego, czyli załatwiania pewnych spraw poprzez podpis zaufany z mojej perspektywy to podstawa. Nawiążę do ostatniego doświadczenia z ubezpieczycielem, który no, nie był mi w stanie dać chociażby takiej możliwości, żeby proces zamknąć podpisem zaufanym. No. To tak, jeśli chodzi o krótki przykład, tak? Myślę, że pan Dariusz więcej powie na temat branż, z którymi współpracuję, gdzie te przykłady są dużo więcej jest tych przykładów, dużo lepsze one będą. Tak, właśnie o to też chciałbym prosić, czy pan Dariusz mógłby nam przedstawić, które branże w tej chwili tak naprawdę są liderami w kontekście digitalizacji procesów obsługi klienta czy sprzedaży? Więc tak, ja może powiem tak, trzeba przyjąć dwie perspektywy. Moja perspektywa jest perspektywą trochę wewnętrzną, prawda? Bo jeżeli faktycznie popatrzyłbym sobie na ten rynek z perspektywy takiej ogólnej i przeszedł po kolei przez wszystkie wertykały i zobaczył, jak one są innowacyjne, no to faktycznie to nie wygląda optymistycznie i tutaj pan Krystian ma rację. Moja perspektywa jako osoby, która no bezpośrednio
zajmuje się wdrażaniem tego typu rozwiązań, ona jest trochę zniekształcona jednak przez to, że my tych wdrożeń mamy całkiem dużo. I widzę jednak znaczący postęp i muszę tutaj na pewno powiedzieć o branży ubezpieczeniowej. Nie będę tutaj wymieniał konkretnych firm, no ale mamy kilku klientów, którzy są dużymi podmiotami i oni mają swoje procesy jakby scyfryzowane do ostatniego etapu, czyli nawet powiedzmy spotkanie sprzedażowe zaczyna się z wykorzystaniem iPada i tej aplikacji. Aplikacja naprawdę mierzy absolutnie wszystko, co sprzedawca robi z klientem podczas takiej rozmowy. Wszystkie materiały, które zostają wygenerowane, czyli jakieś kalkulacje, oferty, czy też umowy, trafiają od razu do systemów back-office'owych, gdzie są dalej przetwarzane na przykład przez kadrę menedżerską. Klienci po takim spotkaniu dostają automatyczne podsumowanie ze wszystkimi materiałami, które trafiają do nich na maila. Sprzedawca widzi od razu, którymi elementami takiej oferty klient jest zainteresowany. Menedżer widzi, czy spotkanie było efektywne, czy też nie. Menedżer potrafi też wyłowić w ogóle w takim trybie spotkania na przykład nieprawidłowe. Także to wygląda naprawdę bardzo tak już jako taki proces scyfryzowany. Drugą taką branżą, a również jakby podpisywanie umowy, może takie podpisanie umowy może się odbyć na tablecie. Możemy tutaj wykorzystać do tego rysik, który jest takim podpisem już telemetrycznym i on jest nawet do obronienia w sądzie. Możemy podpisać taką umowę zdalnie. W ogóle takie spotkanie możemy też przeprowadzić zdalnie z klientem. Drugą taką branżą, którą ja tutaj widzę i która wysyła się na jakby na taką, jest taką totalną awangardą, jeśli chodzi o sprzedaż i wyniki w tych firm naprawdę są świetne, to jest branża energetyczna, a dokładnie mam tutaj na myśli OZE. W tej chwili firmy, które sprzedają fotowoltaikę, pompy ciepła, inne tego typu rozwiązania, stanowią dużą część naszego portfolio klienckiego. No i my po prostu widzimy tutaj radykalny wzrost zainteresowania, ponieważ czołowe organizacje działające na tym rynku no po prostu pokazały, że sprzedaż, która bazuje na dobrze zaplanowanym, ale też poprawianym w ciągłych iteracjach procesie, proszę pamiętać, że takie systemy pozwalają na optymalizację procesu sprzedażowego w ciągłym iteracyjnym właśnie procesie, ponieważ te systemy sprawdzają, które spotkania są efektywne, które są nieefektywne i pozwalają na dopasowywanie procesu naprawdę niemalże w czasie rzeczywistym do tego, co wydaje się, co jakby z tych danych wynika jako najbardziej skuteczne. No więc branża energetyczna robi tutaj gigantyczne postępy, zresztą warto sobie zobaczyć, jak wyglądają obroty i wzrost obrotów firm, które zajmują się w tej chwili OZE w Polsce, a muszę powiedzieć, że ta branża bazuje właśnie na tym, że jako jedna z pierwszych w tak szerokim stopniu zaadoptowała rozwiązania Sales Enablement jako coś naturalnego, jako coś, na czym w ogóle budowali swoją sieć sprzedaży. Jeżeli Państwo teraz zajrzycie do portali rekrutacyjnych, to ogłoszeń na przedstawiciela handlowego, który będzie sprzedawał OZE, jest po prostu zatrzęsienie. Ale też widzimy, że wcale nie jest tak, że te firmy mają problem z rekrutacją. I to jest to, do czego próbowałem się trochę odnosić na samym początku, że okazuje się, że nie trzeba mieć wybitnego handlowca, żeby robić ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe, ponieważ to system, proces, platforma odpowiadają za to, żeby dostarczyć klientowi najlepszą jakość. I ta jakość, ona się przede wszystkim odzwierciedla w takim pojęciu, którego my często używamy, to jest doświadczenie klienta. Wszystkie badania pokazują, że jeśli doświadczenie klienta jest pozytywne, to klient jest w stanie nie tylko kupić od nas więcej produktu, nie tylko jest w stanie kupić coś od nas, ale jest w stanie kupić od nas dużo więcej i za większą cenę. Czyli nawet jeżeli klient ma porównanie cenowe z konkurencją, to jeśli dostał u konkurencji słabe doświadczenie, to on kupi coś od nas, ponieważ
to stało się dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo istotnym czynnikiem zakupowym, doświadczenie klienta. Więc firmy z branży energetycznej świetnie to rozumieją. I jakby trzecim takim sektorem, o którym chciałbym powiedzieć, i to też wynika z mojego bezpośredniego doświadczenia i bezpośrednich wdrożeń, to jest branża automotive. Oczywiście nie wszystkie firmy mają te rozwiązania wdrożone, no ale mamy co najmniej kilku dużych i bardzo rozpoznawalnych marek w portfolio, które zwiększyły o kilkaset procent sprzedaż dzięki Sales Acceleration. No, chociażby jedno z naszych ostatnich wdrożeń dla firmy, która sprzedaje motocykle, to oni bali się bardzo COVID-a i tego, czy oni się nie będą za chwilę jakby borykali z poważnymi problemami z realizacją chociażby minimalnych kwot sprzedażowych. Tymczasem mieli kilkusetprocentowe wzrosty dzięki temu, że po prostu dostarczyli ponadprzeciętne doświadczenie użytkownika. Także to jest możliwe, ale racją jest to, co mówi pan Krystian, że na 100% są dwie perspektywy. I moja perspektywa jest trochę perspektywą insiderską. Ja widzę tych ludzi, którzy są tym zachwyceni i którzy po prostu się cieszą, że mają takie rozwiązania. Natomiast faktycznie jakby perspektywa taka ogólniejsza i przekrojowa, pokazująca cały rynek, no to ona jest jednak perspektywą zdecydowanie zachowawczą. I zgadzam się z tymi wszystkimi, jeszcze tylko jedno zdanie, zgadzam się z tymi wszystkimi jakby ocenami, że problem leży w naturalnym strachu przed zmianą. Zmiana to jest nasz naturalny ludzki psychologizm. Zmiana wymaga pewnej odwagi i wszyscy się jakby jej naturalnie i a priori trochę boimy. To nie jest tak, że po prostu się rzucamy na coś. A druga rzecz, no to są oczywiście kwestie inwestycyjne, prawda? No i tutaj jeżeli zarabiamy coś i jakieś pieniądze i mamy jeszcze tutaj jakby marżę na tym, no to często myślimy, że to jest właśnie good enough. I być może jest za duże ryzyko jest związane z tym, żeby inwestować w coś, o czym jakby nie wiemy jeszcze, czy na 100% nam przyniesie korzyści i chcemy zobaczyć, że ktoś inny. Zresztą jesteśmy ssakami wszyscy. Ssaki się uczą w zasadzie tylko przez podglądanie. Więc to też jest kolejna naturalna, zupełnie naturalny proces psychologiczny. Jeżeli widzimy, że ktoś inny osiąga z tego korzyści, no to wtedy łatwiej jest nam zdecydowanie podjąć decyzję, żeby również wejść w takie rozwiązanie. Ja trochę podsumuję to, o czym obaj panowie do tej pory powiedzieli. Może mniej automotive, ale branża ubezpieczeniowa, energetyka, telekomy to są te branże, w których ciężko jest wyróżnić się produktem, bo one są dosyć nienamacalne, te produkty, te cechy są skomplikowane, trudne do zrozumienia dla laika. I właśnie dlatego tak istotne jest to doświadczenie, bo to jest to, czym firma może wyróżnić się na tle konkurencji, jeżeli mówimy o telekomach, o energetyce, o ubezpieczycielach. Natomiast ja jeszcze wrócę do tych korzyści, o których mówił pan Dariusz, o tej świadomości. Zastanawiam się, jak wyglądają takie rozmowy z menadżerami na początku. Wspomniał pan o tym, że możemy sobie zaprojektować rozwiązania, które dostarczą nam dokładnie takich danych po rozmowie na przykład sprzedażowej, jakich potrzebujemy. I zastanawiam się, jak wygląda pana pierwsza rozmowa z menadżerem zainteresowanym digitalizacją procesu sprzedaży. Czy to jest tak, że to on przychodzi z konkretnymi korzyściami, które chce osiągnąć i pyta, czy jest to możliwe, żebym po rozmowie dowiedział się tego, tego, tego i tego? Czy jednak ta świadomość jest troszkę mniejsza i to pan przekonuje i pokazuje, co on może uzyskać, jeżeli wdroży to, to, to i to rozwiązanie? Bardzo często zaczynamy tę rozmowę od takiego wypracowanego modelu przez nas, który pokazuje strukturę jakości sieci sprzedażowej. My jakby spotkaliśmy się już na pewno z setkami, jeśli nie z tysiącami klientów i potencjalnych klientów w Polsce i odkryliśmy w czasie, że w zasadzie struktura sieci sprzedażowej niemal w każdej firmie wygląda tak samo. Otóż mamy do czynienia z około 5% naprawdę takich utalentowanych sprzedawców, którzy wszystko rozumieją, bardzo szybko adaptują wiedzę, mają świetne zdolności takie interpersonalne,
bardzo szybko uczą się argumentów, korzyści i innych tego typu rzeczy, to jest około 5%. Mamy około 25% handlowców, których nazywamy solidnymi, więc są to handlowcy, którzy regularnie dowożą cele sprzedażowe. Mamy około 55% handlowców, którzy są tak zwanymi handlowcami cyklicznymi, a więc zdarza im się zrealizować cele, w większości wypadków nie realizują celów sprzedażowych, i mamy około 15% handlowców, którzy w zasadzie prawie nigdy nie dowożą i albo coś z nimi musimy zrobić. No i myśmy jakby, to jest bardzo często taka informacja, która bardzo szybko identyfikuje problem, bo niemal każdy dyrektor sprzedaży mówi nam: chłopaki, u nas dokładnie tak to wygląda. Więc to jest dla nas taka pierwsza definicja problemu, że mamy jakąś dużą sieć sprzedaży, a w zasadzie możemy liczyć na to, że około 30% tych osób performuje tak, jakby my byśmy tego oczekiwali. A około 70% to są albo bardzo cykliczni handlowcy, albo zupełnie niedowożący handlowcy. I teraz te rozwiązania, standardowe rozwiązanie, które widzą ci dyrektorzy sprzedaży, to są szkolenia. No? To jest takie pierwsza rzecz. Skoro tamci nie dowożą, no to zainwestujmy w trenerów sprzedaży i oni zazwyczaj, ci trenerzy przychodzą i tam są takie całodniowe sesje, prawda, z cytatami z Steve'a Jobsa na slajdach i jakby próbują im sprzedać jakąś filozofię, jakieś podejście albo techniki i inne tego typu rzeczy. No i teraz to ja nie mówię, że to nie jest skuteczne i oczywiście można podnosić w ten sposób kompetencje sieci sprzedażowej, ale to na dłuższą metę nie daje nam żadnych gwarancji. Poza tym nie uzależnia nas od tego, że w sieci handlowej będzie zawsze rotacja i jakby inwestujemy w ludzi, którzy być może sobie od nas za chwilę pójdą. I teraz to, co my mówimy, to mówimy: uniezależnij, drogi kliencie, swój proces sprzedażowy trochę od tego, kto jest operatorem tego procesu. Uczyń go po prostu pewnym obiektywnym procesem, który w większości wypadków zawsze, podczas każdego spotkania handlowego, zapewni takie samo doświadczenie klienta. W mojej ocenie świetnym przykładem takiego bardzo efektywnego procesu jest dzisiaj właśnie branża fotowoltaiczna i ci ludzie, którzy pracują w tej branży, zauważyli, że sprzedaż z wykorzystaniem narzędzi Sales Enablement jest dużo bardziej skuteczna, bo można ją było do tej pory wykonywać w taki sposób, że po prostu handlowiec szedł do klienta, nawet spotykał się z nim w domu, wyciągał jakąś kartkę i długopis, no i próbował coś tam obliczać, próbował rozrysowywać na przykład, jak wygląda dach, ile się paneli zmieści na takim dachu, potem być może wyciągał laptopa i w jakimś Excelu próbował przeliczać, ile to będzie kosztowało, potem być może wyciągał jakiś formularz, do którego zbierał dane związane z instalacją i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że ten typ po prostu sprzedaży, on nie buduje doświadczenia klienta. I teraz firmy fotowoltaiczne, one po prostu wysyłają dzisiaj swoich przedstawicieli z tabletami. I na tych tabletach można opowiedzieć od samego początku bardzo ciekawą historię firmy. Można wykorzystać do tego filmy, jakieś wizualizacje, infografiki i inne tego typu rzeczy. W dalszej kolejności można bardzo fajnie i szybko w taki zwizualizowany i interaktywny sposób dokonać kalkulacji. Czyli można, nie wiem, kliknąć ikonkę domu, jeżeli się mieszka w domu, albo kliknąć ikonkę jakiegoś terenu, jeśli się chce na przykład na gruncie postawić instalację fotowoltaiczną. Potem można zapytać klienta o to, ile on płaci rachunku, powiedzmy, miesięcznie za prąd, jakie ma nachylenie dachu, jaka jest wystawa
dachów w względem kierunków świata. To też można na takich interaktywnych, wizualnych, ciekawych, ładnych sobie mapkach wszystko zrobić. No i taka aplikacja bardzo szybko pokaże dla klienta, jaki jest koszt takiej instalacji, jak ona będzie wyglądała w ogóle na dachu. I w dalszej kolejności można zapytać klienta, czy on na przykład chce skorzystać z jakichś ulg. No i to wszystko jakby wybieramy sobie palcem, albo sam klient może sobie palcem taki proces przeklikać i jemu się pojawia finalna oferta. Co więcej, możemy na przykład również w takiej aplikacji prosić jakąś instytucję finansową o to, czy ona nam sprawdzi możliwość finansowania dla klienta takiej instalacji fotowoltaicznej. To też się wydarzy, jeżeli jesteśmy podłączeni do internetu w tym momencie, to też się bardzo szybko wydarzy. Finalnie na tablecie możemy podpisać umowę, a jeżeli przeprowadzamy taką rozmowę zdalnie, możemy wysłać link do podpisania umowy. I teraz to jest jakby z punktu widzenia osoby, która była u klienta, to jakby zamykamy spotkanie sprzedażowe. I proszę zobaczyć, że teraz do systemu back-office'owego, gdzie jest powiedzmy, nie wiem, albo dyrektor sprzedaży, albo są podpięte też inne działy, dział montażowy na przykład, trafiają wszystkie informacje z takiego spotkania i one w takim powiedzmy lejkowym systemie CRM-owym już widzimy, że dany klient już jest po spotkaniu, on się po prostu w lejku przesuwa na etap na przykład oferty. Widzimy bardzo dokładnie, mamy w takim rekordzie klienta, mamy wszystkie informacje, które takiemu handlowcowi się udało zebrać. One mogą bardzo szybko trafić do działu montażowego, a dział montażowy może jakby z wewnątrz takiego systemu zrobić na przykład zamówienie do magazynu. No i okazuje się, że cały proces, a co więcej, menedżer widzi wszystkie te procesy opisane danymi. Widzi, nie wiem, lokalizację GPS, gdzie był sprzedawca, widzi, ile trwały te spotkania, czy wygenerował ofertę, czy podpisał umowę, inne tego typu rzeczy. Więc cała metryka związana ze sprzedażą bezpośrednią przestaje być deklaratywna. I to jest też ogromna zaleta tego typu narzędzi, bo to nie jest teraz tak, że handlowiec wrócił o godzinie 17 do biura po całym dniu spotkań i siada przed CRM-em i zaczyna wpisywać, prawda? Byłem dzisiaj u Jana Kowalskiego o 14 i zaczyna się cała taka zabawa z deklaratywnością. No, klient był bardzo zadowolony. Subiektywizm. Na pewno to kupi, oceniam szansę na 80%, w ogóle instalacja na 100 tysięcy i tak dalej. I proszę zobaczyć, że jakby w takim modelu deklaratywnym, kiedy bazujemy tylko na CRM-ie, menedżer sprzedaży na koniec miesiąca musi zaraportować powiedzmy prognozy sprzedażowe albo realizacje do zarządu. No i on sobie otwiera takiego CRM-a, a tam jest wszystko na 80%, po 100 tysięcy, wszyscy klienci są zadowoleni i tak dalej. No i my raportujemy potem jako dyrektorzy sprzedaży do zarządu takie piękne historie, no i mija kwartał i zarząd nas pyta, no ale co się stało? Bo te piękne historie zazwyczaj potem są zderzane z rzeczywistością. Nie musimy tego robić, kiedy mamy scyfryzowany proces, to się robi automatycznie i system nam pokazuje automatycznie, że na przykład nasi handlowcy odbyli 1500 spotkań w tym miesiącu, ale efektywnych spotkań było 300. I to my od razu widzimy jako menedżerzy sprzedaży, to nam pozwala po prostu na jakby podejmowanie realnych decyzji zarządczych. Rozmawiamy o perspektywie organizacji, a ja zastanawiam się, czy pan Krystian, obserwując rynek i znając zachowania klientów w różnych branżach, widzi zagrożenie tej, czy to digitalizacji, czy wielokanałowości, czy widzi pan takie branże, w których wprowadzenie nowoczesnych technologii w dużej części mogłoby odstraszyć klientów dotychczasowych? Ja myślę, panie Michale, że takiego zagrożenia w szerokiej perspektywie nie ma. Raczej ta digitalizacja może pomóc branżom. Może pomóc inaczej czasem alokować zasoby. To, co pan Dariusz, ja tak z uśmiechem jakby słuchałem tego, co pan Dariusz powiedział, to, co jest największą zaletą tych rozwiązań, stanowi też ich największy problem. Problem od strony mentalnej w organizacjach. No jeżeli rzeczywiście przejdziemy na taki pełni transparentny system, w którym widzimy wszystkie elementy związane z całym procesem sprzedażowym, efektywnością tego procesu sprzedażowego i jednocześnie mówimy o tym, że szkolenia powinniśmy przesunąć trochę w innym kierunku, tak? To troszeczkę zagrażamy często silosom w organizacjach, które istnieją. No bo
to o czym mówimy, o tej deklaratywności, no pamiętajmy, że w tym obszarze wiele osób żyje i żyć chce spokojnie. I tak, zgadzam się, potem pewne plany nie są dowożone, potem one są urealniane i mamy kolejny kwartał planowania i kolejny kwartał na realizację. A my mówimy w przypadku tego typu rozwiązań o informacji tu i teraz, na bieżąco i możliwości reagowania na poszczególnych rynkach, regionach w stosunku do poszczególnych osób. I to jest wielka zaleta i nie ma znaczenia trochę branża. To w każdej branży jest do wykorzystania, żeby organizacja zarabiała więcej i była bardziej efektywna i budowała też lepsze doświadczenia klienta. Tak, zgadzam się, to jest jakby na końcu. Natomiast trzeba przewalczyć te wszystkie ograniczenia, o których mówimy. Pewne ograniczenia mentalne, pewne ograniczenia strukturalne, które miały miejsce. No, niejedna organizacja zawsze boi się wprowadzić pewne rozwiązania, aby nie zachwiać siecią handlową, którą posiada, siecią sprzedawców. No, mamy 30% tych naszych najwspanialszych sprzedawców, którzy od lat funkcjonują, są tą piką i awangardą, jeśli chodzi o sprzedaż w naszej organizacji, prawda? Nagle mówimy, przychodzimy, dajemy nowoczesne narzędzia i jesteśmy w stanie monitorować wszystko tu i teraz. Więc to, co jest wielką zaletą, czasem bywa też wielkim wewnętrznym ograniczeniem. Natomiast panie Michale, jakby odpowiadając wprost na pytanie, ja nie widzę w digitalizacji, w rozwiązaniach zagrożenia dla branż, o ile zostanie to wprowadzone mądrze, bo tak jak pan Dariusz powiedział na początku, jeżeli branża wprowadza i ma wzrosty, nieważne 100%, 300% i więcej, to znaczy, że mądrze wprowadzone rozwiązania, umiejętnie wdrożone, nakierowane na sprzedaż i na wykorzystanie właściwe zasobów ludzkich pozwala efektywniej po prostu zarabiać. Tak. Ja widziałem, że pan Dariusz chciał się chyba odnieść do tego, o czym mówił teraz pan Krystian. Tak, bo pan Krystian poruszył niesamowity obszar, z którym my tutaj też się spotykamy w naszej działalności. To jest taki obszar związany z mentalną recepcją wdrożenia rozwiązań sales enablement. I teraz mogę też powiedzieć wprost, jak my ten problem rozwiązujemy. Otóż faktycznie jest tak, że szczególnie w dużych sieciach sprzedaży mamy do czynienia zawsze z liderami zmiany i też z takimi osobami, które oczywiście tej zmiany nienawidzą, ponieważ powiedzmy, nie wiem, przez 20 lat robiły coś w jakiś sposób, ten sposób był skuteczny, więc dlaczego miałyby to zmieniać? To jest znowu kolejny psychologizm, całkowicie go rozumiemy. Jakby tutaj nie chodzi o to, żeby z nim walczyć, to jest bardzo ludzkie i naturalne. Przy czym proszę pamiętać, że systemy sales enablement, one się uczą. I one się uczą w taki sposób, że my jako organizacja na początku mówimy do Facebooka, że to jest nasz optymalny proces sprzedaży. No i my oczywiście z taką organizacją rozmawiamy, coś tam optymalizujemy na początku, dorzucamy trochę naszego doświadczenia i wiedzy, no i powstaje taki proces, który jest zmapowany, jest odzwierciedlony w tej aplikacji, prawda? Ale mijają miesiące i ta aplikacja zaczyna naprawdę dostarczać ogromnej wiedzy, metryk liczbowych do wewnątrz organizacji. I my widzimy bardzo szybko, które techniki, materiały, momenty sprzedażowe, ludzie i tak dalej performują i na bazie tych danych możemy znowu robić kolejną iterację i transformować ten proces do tego, co nam wyszło z danych. No może się takie najprostsze przykłady. Marketing wygenerował, nie wiem, 10 prezentacji handlowych, które umieszczamy w takim narzędziu. No i pod, nie wiem, w 3 miesiącach okazuje się, że większość sprzedawców wykorzystuje 2. No bo to widać, prawda? Że podczas każdego spotkania pojawia się 1 albo 2 prezentacje, 8 prezentacji jest nigdy nie otwieranych przez nikogo albo bardzo sporadycznie. No i teraz my jakby możemy sobie zadać bardzo takie fajne pytania zarządcze. One się mogą nosić do samego procesu sprzedaży albo do marketingu. Na przykład możemy zapytać marketing, czy uważasz, że te prezentacje są w ogóle skuteczne i czy one są sensowne, czy one są dobrze zrobione, dlaczego handlowcy z nich nie korzystają. Może się okazać, że na przykład handlowcy nie wiedzieli o tym, że mamy 8 dodatkowych produktów w 8 dodatkowych prezentacjach i w ogóle ich nie pokazują klientom.
prawda? Czyli na przykład powiedzmy szanse dosprzedażowe na przykład znacząco nam zmalały. A może się okazać ze strony sprzedawców, że na przykład prezentacja 3 i 4 jest po prostu z ich punktu widzenia głupia i zawsze im zamykała drogę do dalszych rozmów z klientami. Czyli mamy taką dwustronną komunikację i dane potrzebne do decyzji zarządczych. I teraz jakby bazując na tych danych, bo teraz jakby już odpowiadając bezpośrednio na ten problem związany z adopcją tego rozwiązania w sieci. Nawiązując do tych danych i pokazując je sprzedawcom, my też pokazujemy sprzedawcom, że jeśli oni się zastosują do optymalnych ścieżek sprzedażowych, które my odkrywamy w trakcie procesu, oni po prostu będą mieli lepsze premie. I to jest coś, czego nikt z tym nie jest w stanie dyskutować. Jeśli jest w stanie dyskutować z tym na samym początku, że jakby myśląc, że ja coś robiłem przez 20 lat w taki sposób, a więc jest to dobre, to nikt nie jest w stanie dyskutować z tym, żeby coś zmienić, jeśli się nagle okaże, że jego premia za, mówiąc kolokwialnie, ale tak się używa tego słowa w branży, za wykon, jest po prostu dużo większa. Wtedy wszyscy naprawdę z otwartymi ramionami takie zmiany po prostu przyjmują. No bo odczuwajmy je w własnej kieszeni po prostu. Ja też mam wrażenie, jak rozmawiamy o tej transparentności pracy sprzedawcy bezpośredniego, takie narzędzia trochę upodabniają ją pod kątem kontroli i wyciągania wniosków do pracy sprzedawcy telefonicznego. Przecież tu już od lat te rozmowy są nagrywane, odsłuchiwane, analizowane jest, co pracuje, co nie pracuje, co pracuje w danym segmencie klientów, co nie, jakie rozwiązania się sprawdzają, jakie nie. I tak naprawdę ci doradcy telefoniczni, oni już to akceptują, to, że każdy ich ruch właściwie jest analizowany, każda pomyłka może zostać zauważona, ale też łatwiej jest powielać pewne rozwiązania, które w danej rozmowie się sprawdziły. Działają. Nic dodać. Tak. Zastanawiam się, czy z Panów doświadczeń możemy zauważyć branże, które są oporne, szczególnie oporne na wprowadzanie takich rozwiązań, bo Panowie obserwując rynek na pewno są w stanie zbudować sobie takie analogie, że skoro to z powodzeniem działa już w branży takiej i takiej, to przy drobnej modyfikacji mogłoby świetnie zafunkcjonować w innym segmencie, na innym rynku, a z pewnych przyczyn tak się nie dzieje. Czy Panie Dariuszu, z Pana doświadczeń wynika, że są takie firmy, które są szczególnie oporne i szczególnie się obawiają, czy tak naprawdę branża nie ma tu znaczenia i decydują o tym w dużej mierze możliwości finansowe i otwartość ludzi na zmiany? Chciałbym tak odpowiedzieć elegancko, jednoznacznie na to pytanie, ale chyba będzie trudno. Myślę, że nie ma jakiejś takiej branży, która mówi, że każda firma w tym sektorze mówi nam nie. To chyba czegoś takiego nie ma. Jeśli miałbym wskazać taką branżę, która nie mówi nie, ale chyba najbardziej ociąga się z jakimiś takimi odważnymi krokami, to może jednak te banki w obsłudze bezpośredniej byłyby tutaj na pierwszym miejscu, ale to też nie jest tak, że w bankach nie ma ludzi, którzy nie myślą o tym i nie chcą takich rozwiązań stosować. Na przykład rozmawiamy teraz z jednym z takich podmiotów na temat zaktywizowania osób starszych, które bardzo często spędzają całkiem dużo czasu w kolejkach, w placówkach bankowych. Powiedzmy, przychodzi ktoś do banku i siedzi w kolejce przez 40 minut, czeka, aż się zwolni okienko, gdzie będzie mógł być obsłużony. I teraz taka osoba mogłaby w tym czasie, zamiast, może czytać gazetę. Ja nie mówię, że to nie są przyjemne rzeczy, jak czytanie gazety, ale być może bank mógłby w takim momencie, kiedy ktoś czeka w kolejce, wysłać do takiej osoby kogoś, kto będzie miał w ręku tablet i czegoś nauczy taką osobę, albo coś jej pokaże, albo wykona jakieś działanie, które zainteresuje taką osobę do tego, żeby spróbowała czegoś nowego z oferty banku. Także w bankach chyba to najwolniej idzie obecnie, ale nie jest tak, że nie ma pomysłów albo ludzi, którzy są otwarci na tego typu rozwiązania. Panie Krystianie, a czy Pan widzi w jakimś sektorze, w jakiejś branży
potencjał, który jest słabo wykorzystywany, jeżeli chodzi o digitalizację, a on tam faktycznie jest i takie rozwiązania mogłyby bardzo się firmom z tego sektora przysłużyć. A z pewnych powodów nie są one wdrażane. Czy zgoda tutaj z tym, co powiedział pan Dariusz? Ciężko powiedzieć, że jedna branża tak, druga inaczej. W każdej branży znajdziemy liderów zmian, czy w prawie każdej znajdziemy przykład firmy, która jakoś broni się rękami, nogami przed takimi zmianami. Globalnie, gdyby sobie tak spojrzeć, to można powiedzieć, że sektor sprzedaży, jeżeli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, to jest taki sektor, gdzie tej digitalizacji nie za dużo jest. Tak? No, powiedział pan na początku, inteligentne półki i tak dalej, tak? Poza ekranami, jakimś powiedzmy zamówieniem, klikaniem na ekranie, to nie doświadczamy tej wielkiej digitalizacji. I umówmy się, czy zmiany i kasy samoobsługowe, które jeszcze 2 lata temu no, nie jedna duża sieć głosiła przeniwobec, że wprowadziła kasę samoobsługową, tak? Jako taki przeskok, powiedzmy, w tym obszarze. A z drugiej strony mamy przykłady w tej konkretnej branży, pojawiają się takie perełki, nazwijmy to przebiśniegi, które pokazują sklepy samoobsługowe, małe sklepy bez obsługi, gdzie możemy sobie dokonać pewnych zakupów. Już takie w Polsce też się pojawiają. Ale wciąż ma to takie jakby delikatnego, nazwijmy to, stąpania i sprawdzenia, jak rynek zareaguje na tego typu nowości. Więc ja bym w ogóle nie dzielił tutaj na branżę. Są po prostu podmioty, które próbują, które chcą. Z czasem prawdopodobnie będzie tego więcej. No i reszta z tyłu, tacy followersi, którzy czekają, czy się sprawdzi rozwiązanie, czy się nie sprawdzi. Przykład kas samoobsługowych, jedna sieć wprowadziła, następne dopiero zaczęły wprowadzać, a wcześniej dużo było dyskusji na ten temat, czy klienci w takiej, a nie innej grupie wiekowej skorzystają, jak się dzisiaj okazuje, tak, korzystają. I tutaj do seniorów nawiążę, ci seniorzy, którzy zawsze są tak pokazywani jako przykład zachowawczego podejścia do pewnych rozwiązań, to też możemy powiedzieć, że jest to na tyle duża grupa, że również w tej grupie mamy takich, którzy już w tej chwili przeszli na osoby przeszły i na przeszły proces digitalizacji, są w kanałach zdalnych, są w tych kasach samoobsługowych i całkiem dobrze się czują. Więc bardzo szeroko i bardzo otwarcie do tego tematu. Jeżeli chodzi o markety, głównie markety spożywcze, to faktycznie tutaj troszeczkę te cyfryzacje przyspieszyła pandemia, bo nawet mój osiedlowy market niemieckiej sieci w trakcie pandemii zdecydował się zlikwidować kilka kas stacjonarnych z obsługą i postawić w ich miejsce 6 kas samoobsługowych. I też w kontekście marketów bawi mnie trochę język, bo jest ta nieśmiertelna gazetka, prawda? Są gazetki z tygodniowymi promocjami i nawet jeżeli już mamy specjalne aplikacje, które pozwalają zbierać te gazetki z różnych sklepów i prezentują je w formie cyfrowej, to wciąż jest gazetka. Panowie, dziękuję wam serdecznie za dyskusję, za rozmowę na temat digitalizacji w procesach obsługi klienta i w procesach sprzedażowych. To jest bardzo ciekawy temat i zachęcam też naszych widzów do kontaktu z nami. Na planszy końcowej znajdą państwo namiary na nas, gdybyście chcieli państwo porozmawiać o sytuacji w swoich firmach albo podzielić się swoimi spostrzeżeniami z rynku polskiego, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Ja bardzo pięknie dziękuję naszym ekspertom, panu Krystianowi, panu Dariuszowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie naszym widzom za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek naszego cyklu Na pewno być może. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia.